Obiecane się miatycze, fantastyczna podróż, przed nami Ania Żarnaczuk, która potrafi zrobić korowaja. A o tej ciekawej historii, bo w tym cieście to chyba najlepsza jest ta tradycja, zaraz posłuchacie. Mam nadzieję, że umiem zrobić. Tak, to wiesz, przekażę. Trudna rzecz. Zapraszam Was. W ogóle jesteśmy łani w pracowni. Tak, zasypany blat. Zacznijmy od tego, że korowaj to jest takie tradycyjne ciasto drożdżowe na zaczynie drożdżowym. No i wypiekano je na wesela. Wypiekały je kobiety. Dzień przed zaślubinami zbierano się w domu młodej. Mhm. Zbierały się druhny, zbierały się kuzynki, ciotki, śpiewano wtedy różne piosenki. Oczywiście panny młodej nie mogły być na takim robieniu tego korowaja. Żadni mężczyźni też jakby nie mogły być mężczyzn. Przyrządzały go kobiety, ale zaczyn na korowaja ważne było, żeby zrobiła matka weselna, czyli matka panny młodej lub matka chrzestna. Teraz mamy taką tradycję, że gości parę młodą, tak, witamy chlebem i solą. Mhm. A korowaj nie był takim... Nie, korowaj to był w ogóle taka... Z opowieści wiem, że korowaj to była część jakby oczepin. Podawano go koło północy. Korowaj wnosił drużba. Mhm. Był przepasany ręcznikiem takim haftowanym. No on wtedy zachowywał się strasznie głośno, tak? Stukał w belki, bo kiedyś wesela były w domach, nie były... Albo w stodołach. Albo w stodołach właśnie ponoć były później. Na początku były w domach, z tego co rozmawiałam z ludźmi. A że domy drewniane, a każdy chciał, żeby ładnie wyglądało. Bielono je mielnicką gliną, która wybielała się. Bogatsi niby dodawali krochmal do tego. Gdy ten drużba wnosił ten korowaj, zaczynał stukać w belki przy suficie. Ponoć sypała się właśnie ta glina na głowy tych ludzi. No i oczywiście korowaj było trzeba wykupić. Było trzeba dać albo pieniążek, im więcej to wiadomo, większy kawałeczek. Można było też dać cukierka albo coś innego. Po prostu było trzeba go wykupić. I on przyrządzany był w jakichś specjalnych piecach? Jak to się... Z tego, co rozmawiałam, bo tak jak mówię, ja nie pamiętam w ogóle tych historii, piec to był piec chlebowy, mhm. Jeszcze przed kaflowymi piecami to były piece ceglane piece i kobieta, która najbardziej znała się na tym wypiekaniu jakby korowaja, otwierała drzwiczki i na klepisko sypała mąkę. Gdy ta mąka się tak rumieniła, no to znaczyło, że już jest odpowiednia temperatura. Jak mąka była blada, no to wiadomo było, trzeba jeszcze ten piec dogrzać. Ktoś mi opowiadał jeszcze taką historię, że ten korowaj potrafił tak wyrosnąć, że nie był w stanie wyjść z tych drzwiczek tego pieca, więc żeby nie przynosić... Bo były za małe chyba. Tak, były za niskie po prostu. On potrafił naprawdę bardzo wyrosnąć. I żeby nie przynieść pecha jakby parze i nie rozwalić korowaja, to po prostu wybijano górne cegły, żeby móc go wysunąć, a później jakoś tam sklejano ten piec na nowo. Jeżeli korowaj pękł, to nie wróżyło za dobrze. W ogóle te elementy, które są na korowaju, takie różne wałki, warkocze, one też nie mogły się przerwać, bo to świadczyłoby o tym, no, że to życie może być takie przerwane jakieś, tak? Tak samo słońce na przykład na korowaju też ma jakby swoje znaczenie, tak? Żeby tam świeciło słońce i jakieś tam takie różne pozytywne energie. Tak samo księżyc ma znaczenie, żeby te noce spędzać razem. Kłosy zwiastują taki urodzaj, tak? Właśnie. Ja teraz ubijam białka. A, jeszcze ważne jest, bo ogólnie, nie wiem, słuchać mnie dobrze? Ogólnie jak się ubija białka na przykład do biszkoptu, to dodaje się troszeczkę soli. Natomiast
do białek w korowaju nie wolno dodawać soli, bo życie młodych ma być słodkie, więc nie dodajemy. Jeszcze będzie odbijało tak z 10 minut. Tutaj sobie rozrobię tę żółtką, która jedną zostało do posmarowania naszego korowaja. Rozrabiam je z mlekiem. Ten błon korowy jest taki właśnie, nie jest taki makowy z góry, tylko jest taki błyszczący. Ładnie się prezentuje. Chyba będzie ok. Żółtek dodaje o jedno mniej niż białko. Jakoś tak mi podpasowało. Oczywiście zanim zacznę sprzedawać te korowaje, to wypróbuję wszystkie możliwe przepisy. Wiem ten z masłem, bo jakoś taki może pasować te masło. Ale już teraz możecie u Ani zobaczyć torty i to wtedy trzeba, Ania, jak tam znaleźć? Zasypany blat. Zasypany blat. Mhm. I to jest lokalizacja w Siemiatyczach od razu za sklepem Dino. Bardzo, od razu trafiłem. Tak. Masz bardzo charakterystyczną lokalizację. Także jeżeli potrzebujecie takiego super ciasta, super tortu, czy na wesele, czy na... Tak, słodkie stoły, candy bary, ciasta, torty weselne, piętrowe. Zgłaszajcie się do Ani. Zapraszam. Ja spróbuję na koniec takiego jednego tortu, to dostaniecie opinię zwrotną ode mnie. A ja próbuję wszystkich rzeczy i naprawdę dobry jestem w tym. I zobaczymy, jak smakuje u Ani wyrób. A ja lecę pod kołderkę po nazwacie. To mogę zobaczyć? Zatem pod kołderkę. I tutaj, tak? Muszę się dobrać do niego. O, pięknie. Coś tam się dzieje? O. Coś podrosło. I ile on tak leży? 40 minut. Myślę, że około 40 minut. Tak, żeby urósł. Mhm. Dobra. Teraz spróbujemy to połączyć. Gorsze jest zniewanie. Może się zmienić środka. O. No już płochniki ten zaczyn się zrobił. Zaczyn, roszczyn, nie wiem. Dobra, teraz może się przynieśmy okiem. Tak? Już pachnie tymi drożdżami. Tak. I teraz spróbujemy dodać trochę mąki. To jest akurat z kilograma mąki. We wszystkich przepisach, które przeczytałam, porównałam ich bardzo dużo, jest napisane, żeby ciasto wyrabiać raczej 15 minut. Nie wiem, czy to ma jakieś... Ogólnie chodzi o to, żeby przy wyrabianiu tego ciasta ono przestało się przyklejać do rąk, wtedy jest gotowe. A tak jak już kilka razy robiłam to, to właśnie tak około 13 minuty przestaje się dopiero odklejać.
No to nie taka prosta rzecz. No nie, nie. Ania przygotowuje korowaja weselnego, a jego, jak się robiło, to dziewczyny się spotykały. Jak one się nazywały? Korowajnice. Wiem, że tam były... Korowajnice. Korowajnice, ale chodziło mi o to, że pieśni, tańce, całe w ogóle... Rozmowy, cały rytuał przygotowywania ciasta i nie można było pominąć niczego. Bo wtedy to ciasto po prostu by nie wyszło. Straciłoby moc. Straciłoby moc dla tych młodych. Nie jest to takie łatwe. No nie, tutaj trzeba mieć parę w łapie. Parę w łapie, żeby to... O. Ja na chwilę wyłączyłem kamerę, to już kilkanaście minut. To naprawdę, ten cały obrzęd, można powiedzieć, cała ta nasza... Fajnie by to wróciło, wiesz, Ania? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. W ogóle pielęgnacja jakiejkolwiek tradycji jest, uważam... Wartościowa. Tak. Aczkolwiek, no nie wiem, na wszech, tak jak te młode nawet osoby, tak, przebywają z tymi kobietami, które jakby pielęgnują tą tradycję, to myślę, że też coś z tego wyniosą. Mhm. Fajnie, żeby to nie zaniknęło po prostu. Ja mówię, tak marzyliśmy z Radkiem o tym, żeby w naszym domu zawsze pachniało ciastem. Zawsze w czasie świąt, żeby śpiewały, znaczy żeby... No, żebyśmy śpiewali kolędy i tak dalej, no wyszło jak wyszło, ale... Dobra, teraz ciasto jest podzielone na trzy mniej więcej równe części. Jedną sobie wykładam na dole. Najlepiej piec korowaj w garnku i tak się go chyba kiedyś wytykało. Ja sobie użyłam rampu od tortów. Dobra, jedna część jest włożona, z drugiej postaram się zrobić jakieś sploty, które położymy na górę. Oczywiście, żeby się nie rozerwały. Podsypię trochę. Właśnie o tych mówiła Milia, że one nie mogą się rozerwać, bo to będzie no i już jakby chodzi o zwięzłość życia tych ludzi, dla których się robi korowę. Ma być długie i zwięzłe. Dobra. Strasznie elastyczne jest to ciasto. Zbiega się. Z tych dwóch postaram się zrobić jakiś splot na górę. Trzeba mieć zdolności trochę, żeby to tak zrobić. Cierpliwości. No niestety mogę wam tylko nagrać, bo ja bym tego nawet się nie podjął. Nie, no mówię, ja też dopiero w to wchodzę i dla mnie też jakby... Ja nie mam jeszcze swojej techniki robienia tego, ale... Wcale nie przeszkadza, że nie będziesz miała.
No właśnie. We wszystkim trzeba lat praktyki. No dokładnie. Dobra, teraz ważnym jest, żeby tego nie porwać, nie? Nie chcemy przynosić pecha. No i co, się porwie? Może nie. Przedem się kręcę. Że to było trzeba skręcić na desce. Też mówię, lata w prawo są nawet te takie najprostsze. Bo to ciasto będzie w górę? Tak. Nawet takie najprostsze rzeczy jak uplecienie warkocza z ciasta, nie? Gdzie to tak w sumie nie powinno być takie trudne, ale. Ale jednak też trzeba patrzeć, że. Diabeł tkwi w szczegółach i to, co. No właśnie. No i dobrze, i tak przygotowane ciasto musimy teraz odstawić do wyrośnięcia, bo ozdoby dodajemy później. Czyli nakrywam moją ściereczką, która jest tu. No jak długo? No tak do wyrośnięcia, myślę, że z pół godziny. Za pół godziny zajrzę i zobaczę, czy już się zagrzało. Z tego trzeciego elementu robimy dekorację. Ponoć im więcej dekoracji na korowaju, im jest taki bogatszy, tym bogatsze będzie życie młodych. Sobie nacinam. Widziałam taką technikę. Strasznie się klei to ciasto. Kwiaty też na pewno coś symbolizowały, ale jakoś może piękne życie, bo kwiaty są piękne. Zrobimy kilka takich. Ania kończy przyozdabiać. Już zaraz będzie gotowy do wstawiania, do pieczenia. Tak. Jeszcze posmarujemy go tylko tym żółtkiem, które na początku rozrabialiśmy z mlekiem. I będzie gotowy do włożenia. Dobra, teraz możemy posmarować naszego korowaja. To jest górę. Żółtkiem rozrobionym z mlekiem, właśnie po to, żeby był taki błyszczący, ładny. Jak mówiłam, kłosy mają symbolizować urodzaj. A księżyc, no to nie wiem w sumie. Może, żeby każda noc była spędzona razem w spokoju.
Słońce symbolizuje światłość i jasność Bożą. No, ale przede wszystkim, żeby tak tej młodej parze każdego dnia to słoneczko przyświecało. Nawet jakiś ptaszek nam się udał, ciekawe jak widzi po upieczeniu. Ogólnie jeszcze widziałam zajączki, różne takie listki. Różnie zdobył. Ale to też nie jest takie proste, jakby się wydawało. Wyparnik nagrzany do 130 stopni. Wkładamy. Do korowaja. I ustawiamy sobie na 50 minut. Ja ustawię sobie na 40. No. Ta-dam! Jesteśmy łani, efekt końcowy, wypieku korowaja. Wygląda tak. Trzeba spróbować, co nie? Jakby, no tak, koniecznie. Koniecznie, bo tak z zewnątrz ciasto pracowite. Taki zamiennik chleba, można powiedzieć. Tak, dokładnie. Zamiennik chleba, który ma zwiastować właśnie szczęście, zgodę i takie tam. Może go rozkroję. Zasypany blat potrafi takie korowaje przyrządzić. Wiesz co? Dwie osoby mi pytały, kto robi korowaje, wiesz, bo teraz rozmawiałem, nie? No z ludźmi, no to ja mówię, jest jedna osoba, że zrobi. Tak, ja się uczę, ale jestem w dobrej myśli. Dobra, zobaczmy jak on wygląda w środku. Oto chwila prawdy, czy nie ma zakalca jakiegoś przypadkiem? Proszę bardzo. Czekaj, teraz musimy odkroić próbny kawałek, biorę. Tak. Zaraz wam powiem. Pycha. Jak? Teraz Ania, zrobimy tak, że ty weźmiesz kamerę. Mhm. Odwróć tylko tak, tak, żeby o mnie było widać. Ja teraz mam. Dzień dobry. Bardzo pyszne ciasto, od razu dla pana powiem. Ten korowaj to jest unikat. Ja wiem, to córka u mnie. Tak. Pieczę. Uszanowanie, cześć. Pieczę, no ja właśnie tutaj jestem tak trochę jako gość, można powiedzieć. Ale u was też taka tradycja, że gość dom, Bóg dom, tak, słuchajcie. Tak, kiedyś to była tradycja taka wielka, bo z tego się nie ugaszło weselę, a teraz już to zanika, że tam... Pyszne ciasto, ja już teraz ten smak dzieciństwa kiedyś, dawno, dawno i moja babcia to robiła. Tak. Może już nie pamiętam tak jakby na co dzień, pycha to jest. Dobrze. To jest zdecydowanie lepsze niż witanie tym chlebem, także trzeba wracać do tego, co jest nasze, te tradycje. Jak to było. Mhm. Dobra. Bardzo mi miło, że mogłam się podzielić z wami tym wypiekiem. Było to dla mnie trochę stresujące, bo jakby jest to dla mnie nowość. Ale zapraszam was bardzo serdecznie do korzystania z moich usług, do mojego słodkiego świata. W każdy tort wkładam jak najwięcej pasji i zawsze staram się, by był dopięty na ostatni guzik po prostu i z wyglądu i z smaku, także zapraszam. Ja, Ania, również bardzo chciałam podziękować. Jesteś fantastyczną osobą. Będę ciebie polecał za twoje zdolności. Dzięki wielkie. Hej. Bardzo miło było poznać.